Cześć wszystkim, to was ponownie w kolejnym Hedy Vlogu z podróży tym razem. Tych to w ogóle już dawno nie było. Jaki kurs dzisiaj? Dzisiaj kurs na stolicę, na Warszawę. Nigdy nie byłem w Warszawie, a teraz się trafiła okazja, że jadę na 3 dni razem z moim ziomkiem, którego będziecie mieli, tak myślę, okazję też zobaczyć. Także teraz czekam na jeden pociąg, a potem siadamy do drugiego i już prosto na Warszawę. Dobra, dojechaliśmy do Warszawy i teraz idziemy se pozwiedzać. Przecież już odłożyliśmy, więc bez problemu idziemy se pozwiedzać. Dobra, znajomy gdzieś wywiało, ale tak, złote tarasy, siedzimy, jemy, potrzebujemy, gadamy i tak dalej. Nie wiem, czy będziemy coś dzisiaj zwiedzać, jak coś, to wiadomo, będę pokazywał. Ale na razie, powiem wam, jest spoko. Podoba mi się. Minął sobie jakiś czas, moi znajomi siedzą sobie w pokoju, a ja uznałem, że przejdę się kawałek, żeby coś pokazać, coś zobaczyć. Tak jak samemu idę, to wygodniej mi trochę nagrywać czasami. Się mogę skupić, żeby coś fajnego sobie obczaić. Także co, idę, zobaczę, jak coś będzie fajnego, to klasycznie pokażę. Ostatnie miejsce dzisiaj zaliczone, a więc ja już wracam, jutro reszta. Zobaczymy, co będzie dalej. Także to na tyle dzisiaj, widzimy się jutro. Jednak nie jest to jeszcze koniec pierwszego dnia, ponieważ kiedy później byliśmy na spacerze, zobaczyliśmy to. A, i jeszcze to. Dzień drugi, idziemy na spacer znowu. No i tyle. Jeszcze nocna rundka i w końcu się pojawił Szymek, no trochę, Kinga i Wiktoria siedzi z przodu. Dobra, widzisz? Przejazd nocnym Uberem, o to chodziło. Nocny Uber, tak jest. Wreszcie się pojawił na vlogu. Widzisz? Pierwszy raz w życiu. No a ja. Co powiecie ciekawego? Nocny Uber po Warszawie, marzenie spełnione, widzisz? Gdyby nie Ani, gdybyśmy się tu nie znaleźli. No i bardzo dobrze, że się tu znaleźliśmy. No właśnie, gdyby nie Wiktoria. Gdyby nie Wiktoria. Bardzo dobrze, że tu jesteśmy. Super. Pierwszy raz się pojawiłeś na vlogu, no w końcu, widzisz, chłopie. Historyczne wydarzenie, patrz. Tak. Godzina 22:22. Pojawiłem. O, widzisz, idealny czas. Na vlogu się pojawiłem. Dobra, do widzenia na nocne ujęcia. Pozdro od wszystkich.
też było na tym w tym filmie. Dziękuję wam, że byliście, oglądaliście, otrwaliście do końca. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz i zostawcie subskrypcję na tym kanale, ponieważ myślę, że już niedługo wrócimy na ten kanał, ja, Norbi i może jakieś nowe osoby i będą wtedy naprawdę fajne rzeczy, a bynajmniej taki jest plan. Jeszcze chciałbym podziękować Szymkowi, Kindze i Wiktorii za to, że ten wyjazd był taki fajny. Dziękuję wam bardzo. I widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.